To nic innego jak wirówka do odwirowywania śmietany od mleka. Czyli tutaj się wlewało mleko, ona jeszcze działa, uruchamiamy ją często. I w tajemniczy sposób jedną rurką wylatywała śmietana, a drugą mleko. To jedna z wielu ciekawostek dotyczących życia Olendrów, o której można się dowiedzieć, odwiedzając to miejsce. Weszliśmy dopiero tutaj na ten rejon. Fajnie jest. Bardzo mi się podoba. Jestem tu pierwszy raz, więc naprawdę jest super. Można też zobaczyć, jak domowymi sposobami wypalano kawę. Jak sobie ktoś kupił w składzie kolonialnym kawę, ale białą niepaloną, bo była tańsza, to w domu sobie ją sam palił. Takich maszyn i atrakcji w olenderskiej wiosce jest dużo więcej. Można u nas pobawić się w wyplatanie wikliny, można zrobić garnuszek z gliny. Oczywiście też możemy zrobić na przykład świeczkę, pokazać jak wyglądały stare zawody. Organizatorom chodzi przede wszystkim o to, żeby przypominać poznaniakom, dlaczego kultura Olendrów jest nam tak bliska, gdzie mieszkali i jak wyglądało ich życie. Na początku XVI wieku na terenie Polski były aż 23 osady, w których zamieszkiwali. Znana w Poznaniu biała dama z Kórnika, czyli Teofila Zdziałyńskich, też zakładała osady olenderskie. Okolice Kórnika, okolice Bnina, tam też były wioski zakładane na prawie olenderskim. A to dowód na to, że z tą kulturą możemy mieć dużo wspólnego. Olendrzy to pierwotnie osadnicy z Fryzji i Niderlandów, którzy w XVI i XVII wieku zakładali wsie m.in. w Wielkopolsce. Byli wówczas najzamożniejszą grupą chłopów. Wyróżniała ich pracowitość, solidarność i przywiązanie do ziemi.